Cześć Daniel, z tej strony alskład.pl. Czy da się zrobić dobrą, zajebistą formę w domu? Większość z Was na pewno zna na to odpowiedź i większość z Was wie, że ja specjalizuję się w treningach domowych. Zresztą nawet Saker, kiedy z nim rozmawiałem, powiedział: no tak, bo ja Ciebie kojarzę z tego, że Ty zawsze trenowałeś w domu, zawsze polecałeś lub robiłeś treningi domowe. Więc można powiedzieć, że treningi domowe to jest mój taki konik. Zresztą 80% moich podopiecznych trenuje w domu w różnych warunkach, więc dlaczego ten filmik może Ci się przydać? Chciałbym omówić kwestię tego, co mógłbyś na początku nabyć lub jaka jest hierarchia sprzętu treningowego w domu, aby zacząć tą formę domu robić. Więc możliwe, że niektórzy z Was się zastanawiają nad tym, czy trenować w domu, czy trenować na siłowni. Słuchajcie, to i to ma swoje wady i swoje zalety. Przykładowo w domu nie masz takiej wymówki, że siłownia za daleko, muszę tam dojechać, a jest brzydka pogoda, nie chcę mi się wstać. Masz coś, nad czym możesz pracować w domu lub jakiś sprzęt, lub nie masz sprzętu, masz plan treningowy, no i możesz go wykonać od razu. Jest też pewna wada tego wszystkiego, że w domu jest tyle rzeczy do zrobienia, ciekawszych, że czasami tego treningu nie zrobimy, a jak już jesteśmy na siłowni, no to ten trening zrobimy. To wszystko zależy od naszego podejścia i naszej dyscypliny i naszej silnej woli. Ja osobiście mogę trenować w domu i mi to nie sprawia problemu, tak samo mogę trenować na siłowni, tam też mam power do treningu. Więc od razu powiem, jeżeli potrzebujesz pomocy w treningu domowym lub w zrobieniu formy w domu, ja oczywiście mogę Ci w tym pomóc. Albo dzięki filmikom na YouTubie, jest ich multum, mam dużo treningów domowych, poradników jak trenować w domu i nawet na siłowni, lub możemy podjąć współpracę i mogę Ci pomóc personalnie. Mimo wszystko zaczniemy od tej hierarchii sprzętu treningowego w domu. Po pierwsze, zero, nic, po prostu troszeczkę miejsca dla osób, które, można powiedzieć, nie myślą nad budowaniem dużej ilości masy mięśniowej, dużej w cudzysłowie, bo to wiadomo, jest pojęcie względne, ilości masy mięśniowej, ale chcą zrobić formę, chcą spalić tłuszcz, zrobić kaloryfę, trochę klaty, trochę barków itd. To wszystko można zrobić kompletnie bez sprzętów. Są fajne treningi, które można zrobić w stylu interwałowym, cardio, siłowym, które można zaimplementować do naszych treningów. Cardio to nie musi polegać tylko na jazdzie na rowerku, jeździe na rowerku, bieganiu i tak dalej. Można robić takie treningi, pompki, przeskoki i tak dalej. Można naprawdę sporo zrobić tylko z wagą naszego ciała. Ale jeżeli chodzi o sprzęt, który Wam polecam, na sam początek muszę powiedzieć, że polecam gumy treningowe, które są najtańszym sprzętem treningowym i zajmują najmniej miejsca. Zestaw gum treningowych do stówki możemy znaleźć w internecie, mam 4 gumy treningowe i możemy naprawdę cały trening zrobić z gumami treningowymi. To jest pierwsza rzecz, którą zawsze polecam. Hantle są niby też fajne, lepsze, ale hantle są droższe, więc w tym przypadku gumy treningowe zawsze polecam. Następnie to oczywiście są hantle. Tutaj jest ten problem, że są droższe i nie polecam kupować hantli do 8 kg. W tym przypadku wyjdziemy lepiej, jeżeli weźmiemy gumy treningowe, bo możemy zawsze sobie utrudnić trening gumami treningowymi, dodając na przykład, robiąc to dwoma gumami, też można tak zrobić. Natomiast jeżeli bierzemy hantle, to tak minimum do 15 kg ze zmiennym ciężarem, dwie hantle to będzie fajnie, 20 kg na hantle to już jest w ogóle super. Więc w tym przypadku hantle to jest bardzo fajna rzecz, ja większość moich treningów i tak robię z hantlami. No i skoro mamy te hantle, no to ławę ze zmiennym oparciem jak najbardziej się nam przyda. Aczkolwiek ławeczkę zmieniałbym tutaj w hierarchii razem z drążkiem do podciągania, który tutaj widzicie, lub z poręczami do dipów. Te dwie rzeczy tutaj naprawdę są fajne. Jeżeli chcemy robić trening w 100% kalisteniczny, to jak najbardziej drążek, dipy, gumy treningowe, aby pomóc nam w pierwszych momentach, kiedy się podciągamy. To jest według mnie też super rozwiązanie. Niektórzy z Was mogą kupić sobie drążek tak jak ja mam, czyli mamy od razu drążek, poręcze do dipów, ale to zajmuje oczywiście miejsce. Następnie drążek jakby dość rozporowy do futryny, to jest minimalne miejsce, ale to też mamy problem z wysokością, niektórzy z nas są wyżsi, ja akurat jestem kurdupel 1,72 m, dobra, nie kurdupel, jestem w poprawnym wzroście, wielu z Was jesteśmy w tym samym wzroście, team 1,70 m, jak wiadomo, ale ten wzrost może być problemem. Drążek w ścianie jak najbardziej zrobi robotę. Oprócz tego poręcze do dipów. Pamiętajcie, że poręcze do dipów nie są tylko do dipów, do klatki, ale można też elegancko zrobić fajne ćwiczenie na plec, więc jak najbardziej poręcze do dipów też polecam. No i możemy dalej tutaj iść. Sztangi. Sztangi to są ostatnie rzeczy, które Wam polecam w treningu domowym lub do domowej siłowni. Ponieważ sztanga zajmuje miejsce. Sztanga łamana, sztanga prosta, sztanga do wyciskania, bo są krótsze sztangi i są dłuższe sztangi. Te dłuższe sztangi są fajne do wyciskania, ale to już jest ostateczność. Jeżeli mamy ławeczkę z stojakami,
to wtedy okej, sztangę możemy zakupić, możemy zaimplementować wyciskanie sztangi. Super, zwłaszcza jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani i chcemy podnosić większe ciężary. Natomiast nie inwestowałbym w to od razu. Chyba że mamy na promocji od kogoś, możemy kupić za tanie pieniądze. Okej, ale nie od razu. Nie ma większego sensu kupować sztangę na sam początek, ponieważ zajmuje dużo miejsca i żeby faktycznie wykorzystać tą sztangę w 100%, warto mieć też dużo ciężaru. W tym przypadku lepiej się spiszą hantle. No i teraz idźmy dalej w marzenie każdej osoby, czyli zbudujmy własną siłownię w domu. Ja może powiedzieć, że mam taką półsiłownię w domu, ponieważ nie mam ani wyciągów, nie mam sztangi ze stojakami, nie mam stojaków do robienia przysiadów. W teorii mógłbym to ustawić, ale mam za mało miejsca. Jak to większość z nas ma za mało miejsca. Ja osobiście mam hantle, mam ciężar do tych hantli, mam sztangi, których praktycznie nie używam, ponieważ no wiadomo, zabawy w tym jest sporo i też trzeba tutaj miejsca mieć. Mam worek do boksowania na cardio, bardzo mi się przydaje. I mam poręcze oraz drążek do pociągania. Oraz kettle. To jest mój sprzęt, na którym robię 99% moich treningów domowych. I to samo bym Wam polecił. Natomiast osoby, które chcą rozbudować swoją siłownię, mają więcej miejsca i możliwości niż ja, no to jedziemy z szybką hierarchią. Jeżeli ja miałbym zbudować swoją siłownię, na początku postawiłbym na dobrą bramę lub dobrą sztangę ze stojakami. Tak? Czyli coś, co umożliwi mi robić wyciskanie sztangi, martwe ciągi, przysiady. Tak? Do tego drążek do podciągania i poręcze do dipów, zestaw hantli. To jest jakby coś, co bym chciał mieć na mojej własnej personalnej siłowni. Później idą dodatki. Nie licząc gum treningowych, które mogą nam się przydać, ale później idą dodatki. Wszelkiego rodzaju wyciągi, modlitewniki i tak dalej. To jest wszystko dodatek, który możemy dodać, ale osobiście uważam, że nie musimy. Wyciągi to jest według mnie ostateczność i ostateczna zabawka, którą warto sobie zakupić. Oczywiście, jeżeli już to macie, jeżeli zamówiliście jakiś zestaw z wyciągiem, gdzie możecie sobie założyć ciężar, jasne, możecie to wykorzystać. Ja tylko Wam podaję taką hierarchię sprzętu treningowego, którą możecie sobie zakupić. Dobra, słuchajcie, filmik jest dłuższy niż miał być, ale dajcie mi znać w komentarzach, czy według Was budowanie sylwetki w domu ma sens? Dla Was oczywiście, personalnie, czy Wy preferujecie chodzić na siłownię, gdzie macie dostęp, nieograniczony dostęp ciężarów, gdzie macie inny mindset podczas treningu? Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy aktualnie robicie. Ja się na ten moment odmeldowuję. O kurwa. Ja w tym momencie spadam i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia.